Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Porannej Kawy. Dzisiaj mamy 8. edycję i się bardzo cieszę. Witam Was. Piękna środa, wspaniały dzień. Mamy już w grupie facebookowej ponad 500 osób. Jest to wspaniała okazja też do celebrowania i kapitalna rzecz. Czym jest Poranna Kawa? Czym jest ten program na żywo? Właśnie parę słów na ten temat teraz powiem. Poranna Kawa jest to audycja na YouTubie, która zawiera trochę interakcji, humoru, odrobinę wiedzy, jest też kącik zagraniczny. Mamy wyróżnione zdjęcia, aktualności, promocje, komunikaty. Jest to też świetna okazja do tego, żeby wymienić swoje poglądy, zadać pytania na bieżąco, ale też być właśnie w kontakcie z innymi kolegami. Kawę prowadzę już w sumie trzeci miesiąc w tej chwili i zjednuje ona sobie coraz więcej widzów i sympatyków. Na ostatnim live streamie było obecnych 38 osób. Fantastycznie, środa 9:30, zwykle spotykamy się na tym kanale. Staram się, żeby ta ramówka była stała, jeżeli tylko mogę. Tak to wygląda. Zachęcam Was też do udziału w grupie facebookowej Latam Dronem od DJI. Tak jak wspomniałem, ponad 500 osób, kapitalna społeczność rozwija się. Są oczywiście różne zachowania, są różne mechanizmy. Może powiem trochę więcej na ten temat później, ale w każdym razie staramy się trzymać rękę na pulsie. Jeżeli któryś z kolegów fantazja go ponosi, to też staramy się właśnie zadziałać w takich przypadkach. Głównie wymieniamy wiedzę, swoje prace, doświadczenia, doradzamy sobie i trzymamy taki pozytywny klimat na tej grupie. W tej chwili 500 osób, ale myślę, że ta grupa też będzie miała jak najbardziej większą ilość członków. W przyszłości też młoda grupa 3 miesiące liczy. Z komunikatów, które chciałbym na początku od razu powiedzieć, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę na ostatni kurs online, ten warsztat dotyczący latania bez świadectwa kwalifikacji w mieście. Dzięki serdeczne, słuchajcie. Darczyńców było bardzo dużo i dobrym oddźwiękiem się ten kurs właśnie w tej chwili widać, że znajduje dobry oddźwięk. I mam prośbę do darczyńców, żeby napisali do mnie mail na Rafa Galiński, razem pisane bez ly, @gmail.com, dlatego że nie wszystkich jestem w stanie zlokalizować. Część wystąpiła jako anonimowi darczyńcy, część jako pod pseudonimem, a bardzo chciałbym właśnie te kupony na dostęp do kursu jeszcze Wam przekazać. Jeżeli chodzi o inne formy pozyskiwania wiedzy, już na ten temat parę słów powiem, a mianowicie mamy szereg bezpłatnych form, takich jak grupa facebookowa, gdzie możemy wymieniać doświadczenia, informacje, wiedzę, źródła danych i tak dalej. Jest kanał na YouTubie, jest live stream cotygodniowy, mamy też darmowy kurs online fotograficzny. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem, pod tym filmem, także wszystkie linki są dostępne bezpośrednio dla Was. Później, jeżeli chodzi o wartościowo i pójście w górę, to za około mniej więcej 1-1,5 dolara mamy 3 e-booki. W tej chwili opracowałem 3 e-booki na Amazonie. One są w języku angielskim, proste, krótkie e-booki. Cieszą się z całkiem sporym powodzeniem. Ja zrobiłem je na próbę i w tej chwili mam kilkadziesiąt już pobrań tych e-booków, także jestem zadowolony i w przyszłości na pewno będę rozwijał taką formę przekazywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami. Natomiast na dzisiaj te e-booki wyglądają tak, że mam 3. Myślę, że jak będzie 30, to będzie fajnie. Kolejną formą przekazywania doświadczeń są kursy online. W tej chwili po polsku mam 4 kursy, po angielsku mam 3. Dotyczą one głównie latania dronem, ale też wykonywania zdjęć. Też jest jeden kurs z aplikacji DJI Go i mam ten też kurs dotyczący aktualnych przepisów. Zachęcam serdecznie, te kursy są w bardzo przystępnych cenach. Tak starałem się cenowo wpasować, żeby każdego było stać, bo to jest równowartość małych zakupów w Żabce. Konsultacje skype'owe prowadzę rzadko, zwykle z kolegami z Wielkiej Brytanii i to jest taka forma działania dla osób, które nie są w stanie przyjechać na warsztaty face to face, a chciałyby skonsultować swoje informacje i skonsultować swoją wiedzę albo zapytać właśnie na bieżąco, czy mają jakiś zakres większy do omówienia. Na tym polegają konsultacje skype'owe. I najwyższa forma oczywiście kontaktów to są warsztaty plenerowe face to face, gdzie umawiamy się, latamy, możemy przećwiczyć różne drony, jeżeli na przykład ktoś nie jest pewien, co kupić, może polatać Maviciem Air, Maviciem Pro, Maviciem 2,
Bayerem, jest w stanie w tej chwili polatać w goglach, sprawdzić, który dron odpowiada mu najbardziej, i to jest taka forma warsztatów face to face. Najbliższe warsztaty zorganizujemy w maju, ja podam informacje jeszcze pewnie w następnych programach, ale do tej pory było trochę za zimno w tym sezonie, żeby organizować takie warsztaty. Też one dużo czerpią takiej energii ze mnie, dlatego staram się je, myślę, że w sezonie raz na miesiąc będę organizował, bo to jednak jest bardzo dużo zachodu, mniej więcej 2 tygodnie po to, żeby jednodniowy taki warsztat zorganizować. O grupie facebookowej już powiedziałem, czyli te formy pozyskiwania wiedzy mamy. Podziękowałem też wszystkim moim darczyńcom na zbiórce dotyczącej ostatniego kursu. Dziękuję także patronom. Mamy specjalną, tajną grupę patronów. O tym powiem pod koniec tej audycji, ale mamy grupę, taki Dream Team. W tej chwili tych patronów już się trochę zebrało i bardzo Wam dziękuję, kochani, bo stawiacie dzięki temu właśnie kawę co tydzień. Super sprawa. No i jeszcze chciałem podziękować wszystkim osobom, które na bieżąco właśnie korzystają z kursów online. Średnio około 150 kursów online mam w tej chwili taką rozpiętość, że 150 kursów online jest pobieranych z mojej strony. Tak jak powiedziałem, wszystkie linki są dostępne i tak to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolony i dziękuję Wam serdecznie. Teraz Was proszę o to, żeby napisać na dole, skąd oglądacie kawkę, czy dobrze widać, czy wszystko jest ok. Dzisiaj mam trochę oświetlenie tutaj niezbyt dobre, bo mi się zmienia cały czas słońce, cień. Próbowałem jednoznacznie ekspozycję ustawić wraz z ostrością. Mam jasny dosyć obiektyw dzisiaj, bo z 50 robię ten stream, także praktycznie prawie nie, brakło mi kabla, bo mam mniej więcej 3 metry od siebie ten obiektyw. A jednocześnie parametry ekspozycji się bardzo zmieniają, zobaczcie. Dobra, z nowości, o których chciałem Wam powiedzieć, w zeszłym tygodniu mieliśmy informację, czy nawet już 2 tygodnie temu, na temat DJI Telo. To jest właściwie nie tylko DJI, teraz pokażę Wam film dotyczący właśnie Telo. W ostatnim tygodniu on wszedł, także zobaczymy sobie, jak to wyszło. Wracając do Telo, no fantastyczny pomysł na to, żeby zrobić komuś prezent, na przykład dziecku albo młodemu człowiekowi, brandowany w strój Ironmana, ma szereg inteligentnych funkcji. Oczywiście nie za duży jest ten sensor, bo mamy zdjęcia 5-megapikselowe, czyli widzimy, jak to wygląda. Ale w każdym razie taka możliwość, on kosztuje około $140 w Stanach, czyli pewnie w Europie będzie kosztował około 150 euro, jako że zwykle jesteśmy właśnie pokrzywdzeni. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejsze rzeczy, chciałbym puścić drugą część wywiadu za chwilę z Andrzejem, bo mam bardzo fajny wywiad. Jeżeli ktoś z Was chciałby wnieść też swój wkład dotyczący porannej kawki, to zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, czy w formie wywiadu, czy jeżeli podeślecie mi jakieś Wasze wideo, wypowiedź, albo wypowiedź nagraną nawet na telefonie komórkowym w funkcji dyktafonu, to chętnie zaprezentuję razem z Waszymi pracami. Dlaczego nie? Myślę, że to jest też kapitalna sprawa, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą. Natomiast to, co jeszcze chciałem powiedzieć w tej chwili, od tygodnia mam Inspire'a, jak pamiętacie, praktycznie to już nawet trochę dłużej, bo około 10 dni,
latam, kilkadziesiąt lotów odbyłem Inspire'em, bo akurat pogoda dopisywała i muszę powiedzieć, że Inspire jest dosyć specyficznym dronem, jeżeli chodzi o latanie, bo mam doświadczenia z małymi dronami głównie, chociaż latałem też i większymi, bo Matrix też latałem podczas kursu. Ale właśnie Inspire jest niezwykle dynamicznym dronem, jest głośny, wymaga bardzo dużo miejsca, wymaga cierpliwości, bo rozłożenie Inspire'a to jest całe ceremonium, które zajmuje no, z 15 minut na pewno. Dokręcenie, najpierw podniesienie podwozia, później dokręcamy kamerę, później jeszcze raz go włączamy, kalibrujemy tego drona. Oczywiście śmigła za każdym razem trzeba dokręcić, sprawdzić, czy jest karta pamięci i tak dalej, i tak dalej. Podłączamy kontroler i to wszystko dosyć ciekawie wygląda. Ja latałem głównie nad wodą, dlatego że było wietrznie i starałem się latać w miejscu, które jest nisko położone nad wodą i fajne ujęcia wyszły. Goniłem też trochę pociągi, ale jeszcze jestem za słaby, jeżeli chodzi o operację Inspire'em. Muszę się przyzwyczaić do niego dosyć poważnie, a także do ruchów, bo tym lewym kciukiem, lewym palcem wskazującym jesteście w stanie sterować zarówno yaw, tą oś, jak i roll, czy pitch, czyli właśnie obrót gimbalem. Dosyć fajna sprawa i ciekawa. Każdy, myślę, powinien polatać Inspire'em. Niekoniecznie każdy powinien posiadać Inspire'a, bo jest to kłopotliwe. To tak jak posiadanie dużego, bardzo dużego samochodu, czy kampera wręcz. No może kamper to nie jest dobre porównanie, ale dużego samochodu szybkiego, a także samochodu miejskiego. Na pewno te maluchy są praktyczne, bardzo szybko się odpala. Setup jest błyskawiczny i nie wymagają też tyle miejsca, bo Inspire wymaga bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi, słuchajcie, o rozpędzenie się, o lądowanie, o hamowanie. Tam nie ma czujników w tej jedynce, także wygląda to po prostu kosmicznie. Ale bardzo mi się też podoba taka forma i ten dron mnie urzekł, pomimo że już ma swoje lata i ma szereg ograniczeń, takich właśnie jak brak czujników, nie ma tam inteligentnych trybów. Jeżeli chodzi o zawis nisko, to on nie jest taki precyzyjny. Podejście do lądowania też trzeba uważać. Na pewno nie jest taki precyzyjny jak te małe drony. Dobrze. Teraz chciałem powiedzieć parę słów jeszcze na temat konkursów, bo mamy dwa konkursy, które są. Jeden się skończył, jest to konkurs na zdjęcia nocne i tam szanowne jury obraduje już dwa tygodnie nad zwycięzcą, nad wyłonieniem zwycięzcy. Ja dowiedziałem się ostatnio, że prawdopodobnie zwycięzca jest wyłoniony, natomiast do dzisiaj nie otrzymałem informacji, jak to ma być przekazane, jaka jest nagroda, bo podobno jest szykowana nagroda niespodzianka w tym konkursie na zdjęcia nocne. Natomiast ze swojej strony chciałem wyjść trochę naprzeciw laureatom tego konkursu i skontaktowałem się z naszym kolegą Kamilem Sarnowskim i mam dla niego właśnie tutaj już upominek od siebie, właśnie w takiej formie uznania, jako moje subiektywne uznanie do tego konkursu nocnego. Kamil, wielkie gratulacje, fantastycznie. Jeżeli chodzi o wyniki, myślę, że jury podsumuje te wyniki niedługo i w następnej edycji kawki otrzymamy takie informacje. Natomiast nowy konkurs, to już wam powiem, że to będzie fajna rzecz. Już sobie wezmę telefon, bo tutaj mam zasady tego konkursu. Bardzo fajna rzecz, a mianowicie konkurs, który będzie obejmował montaż filmowy i tematyka, tytuł tego konkursu to jest Piękna Polska. Zachęć mnie w ciągu minuty, abym pojechał zobaczyć to miejsce. Zasady. Czas od 60 do 90 sekund. Muzyka dopasowana do klimatu. Technika. Im bardziej urozmaicona technika ujęć, tym lepiej. Im mniej znane miejsca, tym bardziej musisz się postarać, aby je wyeksponować. Dobrze. I tutaj jeszcze wiadomość od naszego sponsora tego konkursu, mecenasa. PS. Arecki, mam nadzieję, że jakiś materiał z Polski też masz. Nie chcę być dobrze. Tu Marek mówi, że wybierze 5 montaży. A z tych montaży jury będzie wyłoni zwycięzcę.
Fajnie. Zrobimy, miało być pierwotnie do 16 marca, ale jest trochę za mało czasu, więc można zrobić o ten tydzień więcej. Ja już Wam powiem, jak ten tydzień wygląda po 16 marca, a mianowicie środa jest 17, a później mamy 24 marca właśnie tą kawkę i wtedy możemy zrobić ten termin rozstrzygnięcie. Czyli zdjęcia można przesyłać do 23, a ja z Markiem myślę, że 24 już takich laureatów podamy, bo to będzie dosyć proste. Trzeba wybrać ich na bieżąco i przesłać. I teraz w myśl, słuchajcie, za tym chciałbym zrobić rzecz następującą. Mam nadzieję, że mi się to uda. A mianowicie chciałem puścić wywiad z Andrzejem dotyczący Mavica. Jest to druga część wywiadu z Andrzejem Sową, który ma kanał i firmę Level 100. I tym razem wypowie się na temat Mavica i Inspira właśnie. Zatem zapraszamy, Andrzej. Wydaje mi się, że mamy takiego drona jak Mavic Pro 1 czy 2. To jest naprawdę wspaniałe narzędzie. Uważam, że bardzo, bardzo dobrej jakości, mobilne przede wszystkim. Łatwo przewieźć, łatwo przenieść go w plecaku nawet, łatwo go zabrać na wycieczkę. I w mieście też bardzo fajnie się sprawdza. Na pewno jest dosyć cichy w porównaniu z Inspirem, z którym latam. Wyciągając takiego Inspira ze skrzyni, która jest dosyć spora, robimy dosyć spore zamieszanie, tak? Nie zawsze chcemy tego, czasami chcemy się troszeczkę jednak zlać z tłem i nie robić zbyt dużego krzyku wokół siebie. No a z takim dronem jak Inspire, no to jest średnio możliwe. On robi dużo hałasu, nawet na wysokości 30, 50, 70 metrów, dalej go dosyć mocno słychać i zwracamy często uwagę na siebie, tak? Oczywiście w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych, przy większych wiatrach, przy większych porywach, bardzo dobrze sprawdza się ten sprzęt, szczególnie kiedy jest z wymienną jeszcze optyką, możemy różne obiektywy do niego założyć. Umożliwia nam to również rejestrowanie materiałów z większych odległości, tak? Bo w Inspire z kamerą X5 można już zastosować nawet obiektywy rzędu 145 czy 175 mm. Natomiast Mavic Pro, mój Mavic Pro praktycznie jest ze mną zawsze. Zawsze w bagażniku, w plecaku czy w walizce. I mam go na każdą okazję, tak? Staram się, żeby zawsze były aku podładowane. Jeżeli jest coś interesującego, nawet jakiś plener, czy jakieś wydarzenie, czy jakiś event, żeby w każdej chwili można by go było wyciągnąć i jakiś fajny materiał sobie skręcić. Sami wiemy, że dobre materiały kręcimy często w miejscach, gdzie jesteśmy przez przypadek, coś się zadzieje albo coś nam się spodoba wyjątkowo, tak? Bo chłodnym, obiektywnym okiem patrzymy i dostrzegamy rzeczy, na które byśmy w innych okolicznościach nie zwrócili w ogóle uwagi, tak? No i taki dron jak Mavic idealnie się sprawdza. Również przy lataniu w mieście, w ciasnych uliczkach, między latarniami, między znakami, Mavic ze swoją funkcją tripod, no idealnie się sprawdza i polecam naprawdę wszystkim jako taką dobrą maszynę do trenowania, do nabierania doświadczenia, no i do różnych kombinacji z ustawieniami kamery, z ustawieniami aparatu i polecam gorąco wszystkim, tak? Dziękujemy Andrzejowi za fantastyczną wypowiedź. Myślę, że zarówno Mavic, jak i Inspire, zresztą większość produktów, wszystkie produkty od DJI są naprawdę kapitalne i one są na najwyższym poziomie. Jeżeli nawet coś jest wypuszczone, co nie do końca spełnia na początku oczekiwania, to później na zasadzie poprawy softu jest faktycznie lepiej. Ja pamiętam, że z Maviciem 2 Pro było na początku trochę szumu, ale teraz wszyscy są bardzo zadowoleni użytkownicy. I to naprawdę fajnie działa i kapitalnie działa. Jestem też mega zadowolony, że można już w naszych czasach takimi dobrymi dronami latać. Dobra, teraz chciałem Wam zaprezentować kącik zagraniczny. Spróbuję przełączyć się na swój ekran i teraz zobaczymy, przeciągniemy może tutaj. Tak. Dobrze. Mam kilku kandydatów, jeżeli chodzi o kącik zagraniczny. Między innymi są to osoby
Jest to zdjęcie z Dubaju. Dawida, fantastyczne ujęcie. Wykonywane, kurczę, nie wiem czy legalnie, czy nielegalnie, ale pomińmy to. Zdjęcie Zbyszka, bardzo fajne zdjęcie i to są pierwsze jego kroki, jeżeli chodzi o Mavica 2 Pro. Pozdrawiam cię Zbyszku, trzymamy za ciebie kciuki. Trzecie zdjęcie, pierwsze było z Dubaju, drugie Zbyszka z Irlandii. Trzecie zdjęcie, jakie mamy, to jest zdjęcie Marka z Czech. Fantastyczne też klimaty skalne właśnie. Czwarte zdjęcie, które w tym tygodniu znalazłem, to jest zdjęcie Jacka Korzusznika z Cypru. Kapitalny klimat, zdjęcie wykonywane z góry. Piąte zdjęcie z naszego człowieka w Holandii, jest to Radek Szymański. Kapitalna wodna inspiracja tutaj, widać, że mamy tutaj kontenerowiec, fantastyczny most, dużo wody jak to w Holandii, fantastyczna fotka, gratulacje. I Andrew, dwa zdjęcia mamy w tej chwili z Danii. Andrew zrobił zdjęcie mostu w Wajle. Widać, że tam mocno wieje, bo horyzont ma leciutko przekrzywiony, ale fantastyczna impresja i też dzieło inżynierskie genialne. I też ostatnie zdjęcie, ale co nie znaczy, że słabe, fantastyczne zdjęcia z Danii. Wieża widokowa pośrodku nicości, genialne zdjęcie również. Także jak widać, słuchajcie, kącik zagraniczny nam się bardzo rozwija. I zachęcam osoby, które właśnie mieszkają poza granicami Polski do tego, żeby przesyłały nam. Dzięki temu macie też taki sentyment, że możecie zaprezentować nam, w jakich okolicach jesteście, w jakich okolicach żyjecie. Oczywiście na bieżąco Arecki nas też tymi zdjęciami swoimi z Grecji raczy na forum. Ja tu staram się tych autorów, którzy mniej publikują, też pokazać. Dobrze, słuchajcie, co mamy jeszcze dalej? Chciałem pokazać na pewno jeden film, bo jak pamiętacie, mecenasem konkursu tego, który będzie następnego konkursu Piękna Polska jest Marek Łabucki. Ja na poprzedniej kawce mówiłem o tym, że on przebył taką fajną podróż na Hel i urzekły mnie ujęcia z Trójmiasta. Ja sobie tutaj pozwoliłem te ujęcia właśnie przenieść, tylko chciałbym to zrobić tak, żeby to było widoczne tutaj. Dobrze, teraz ten ekran pokażę wam i pokażemy, jak wyglądają ujęcia Marka. Słuchajcie, fantastyczne ujęcia i zachęcam do odwiedzenia kanału Łabucki Projekt. Jeden z naszych najlepszych kolegów, jeżeli chodzi o montażystów, jeżeli chodzi o wykonywanie ujęć, też różnorodne ujęcia, też fajnie i pozdrawiam Marka. To, że ma możliwość podróżowania w tak wiele kapitalnych miejsc i jeszcze dokumentuje to w sposób niebanalny, to naprawdę wielki szacun, Marek. Pozdrowienia i dzięki za twój wkład i też dzięki za mecenat nad nadchodzącym konkursem. Zasady są znane, podałem je i bardzo się cieszę.
Teraz jak zwykle jest tak, że większość osób właśnie stara się, specjalizuje się w zdjęciach. Wideo wymagają dużo większego zachodu i dlatego tutaj następny konkurs już będzie bardziej wymagający i myślę, że o to też chodzi, żeby sobie stawiać poprzeczkę trochę wyżej. A jeszcze robi się ładnie i Polskę można pokazać naprawdę w fantastycznym świetle, w fantastycznych warunkach, do czego Was zachęcam. Słuchajcie, jesteśmy na antenie już około mniej więcej 25 minut. Całkiem dobrze to idzie, jestem zadowolony. Tak jak mówiłem, w najbliższych dniach zrobię ten termin, rezerwację terminu na plenery, te dronowe, mniej więcej 3-4 godziny latania, różnorodnego latania, możliwości potokiem dwóch opiekunów. Postaram się zrobić to tak, żeby to nie były duże pieniądze, żeby to były przystępne pieniądze. Tam trzeba oczywiście zarezerwować pewne rzeczy i jest to związane z opłatami. Coś na ten temat jeszcze pomyślę, ale jeżeli jesteście chętni na taki plener, to proszę też w komentarzu może napisać na przykład jedynkę. Chcielibyśmy plener zorganizować na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w takich godzinach dostępnych, żeby ludzie nawet z daleka mogli zdążyć, czyli mniej więcej godzina 11 do 15, 16 w takich godzinach, albo w sobotę, albo w niedzielę. To jeszcze myślę, że sobota jest trochę lepszym terminem, bo w niedzielę jest bardzo dużo osób, turystów i można im przeszkadzać, a sobota jest jeszcze taka półrobocza i wtedy jest większa swoboda na działanie. Dobrze, słuchajcie, jeszcze z mobilizacji, także to jest to, następne rzeczy, nad którymi będę pracował, będą bardziej popularne, dlatego że większość moich produktów to są produkty takie niszowe, jednak drony są nadal niszowe, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Muszę zrobić coś takiego, co da mi mocniejszego kopa finansowego i myślę, że dobrym tym będzie na przykład robienie fotografii iPhone'em, takie opracowanie. Może coś o GoPro zrobię, coś bardziej już w formie bardziej takiej konsumpcyjnej, dostępnej dla przeciętnego widza, jako że nie każdy lata dronem, a jednocześnie trzeba budować tą swoją niezależność. Dlatego najbliższy czas, myślę, że pierwszą połowę tego miesiąca, może ostatni tydzień tego miesiąca i pierwszy tydzień przyszłego maja będę właśnie tym się też mocniej zajmował. Oprócz zwykłych kanałów, oprócz klasycznych filmów na YouTubie. Większość będzie dotyczących Inspira też, ale też porównania z innymi dronami, co warto kupić. Takie proste rzeczy, może jakieś tutoriale porobię z Mavica 2 Pro, to jeszcze sobie zobaczę, bo mam szereg różnych pomysłów. Z realizacją jest trudniej, bo nadal nie mam osoby, która mogłaby mi pomóc w montażu filmów, ale już jeden kolega, Marcin, się zobowiązał, jak tylko wyremontuje mieszkanie, to jest w stanie mi pomóc w montażach, także się cieszę. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, słuchajcie, to jest, już zaprezentuję swój ekran. Proszę właśnie o wsparcie na Patronite. Nawet małe cegiełki są bardzo mile widziane, bo my gonimy w tej chwili Langustę, lider, jeżeli chodzi o Patronite. Langusta na palmie. Miesięcznie z crowdfundingu otrzymuje ten kanał 66 700 zł. Łącznie ten kanał został obdarowany kwotą 1 200 000 prawie. Zwróćcie uwagę, że jest nad czym pracować. Z 11 na 2729, ze 110 na 66. W tej chwili mamy na kawę i cukier, a nawet chyba nie. A moim życzeniem jest też to, żeby, już Wam powiem, moim marzeniem jest to, żebyśmy tutaj co jedną kawę, to jednego drona widzą właśnie darowali w różnych postaciach, głównie w postaci nagród w konkursach. I to jest taką moją ambicją. Dlatego jedziemy, gonimy langustę, przepraszam, i zachęcam Was do wsparcia tego kanału. Dziękuję wszystkim osobom, które do tej pory już to zrobiły. Fantastyczny udział. I dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jesteśmy pół godziny dzisiaj na linii i myślę, że powoli będziemy kończyli. Nie mam możliwości interakcji, tak się złożyło. Strajki nauczycieli i tak dalej, szereg różnych czynników sprawiły, że ze środy zrobiła się niedziela, z niedzieli środa, ale Was bardzo pozdrawiam, starałem się tą kawę przeprowadzić praktycznie tak, żeby nie było odczuwalne, że jest to premiera.
Wszystkiego dobrego Wam życzę na ten nadchodzący tydzień. Zachęcam do działania, zachęcam do wsparcia, zachęcam do Waszej inicjatywy również. Jeżeli macie znajomych, zaproście ich na kanał Latam Dronem od DJI. Jeżeli macie ludzi, znajomych, którzy rozpoczynają przygodę z lataniem, to bardzo proszę też o polecenie kursów online mojego autorstwa, kursów dla początkujących i z aplikacji, ale także kursów świadomego latania w obliczu prawa. Dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Dziękuję za wszystkie bardzo miłe słowa, które otrzymuję na bieżąco. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.